Proszę księdza arcybiskupa, znajdujemy się w Porszewicach koło Łodzi w naszym ośrodku rekolekcyjnym, gdzie kończy się czwarta edycja Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów, której organizatorem jest Komisja do Spraw Nowej Ewangelizacji, Zespół do Spraw Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski. Czym jest ta szkoła? Ilu ewangelizatorów, nowych ewangelizatorów brało udział w tej szkole? Szkoła została stworzona lat temu 9 z takim zamysłem nieco analogicznym do istniejącej wtedy już szkoły spowiedników. Tak? To znaczy wiadomo, że są księża, którzy spowiadają, ale na szczęście są tacy, którzy wiedzą, że chcieliby to robić jeszcze lepiej. I podobnie tutaj w tym wypadku. Ja myślę, że Pan Bóg błogosławi bardzo Kościołowi w Polsce i księżmi, i świeckimi, którzy jakoś odczytują swoje życie w tym nurcie nowej ewangelizacji, ale chcą też robić to jeszcze lepiej. To jeszcze lepiej, choćby weźmie się z prostego faktu wymiany doświadczeń między osobami, no, ale nie tylko z tego oczywiście, bo za każdym razem, a każda z tych edycji trwa 2 lata, no to za każdym razem my zapraszamy jako wykładowców w tej szkole ludzi, którzy w ewangelizacji w Kościele w ogóle są no, takimi świadkami z pierwszej linii. No, można wymienić kilka nazwisk, to jest na przykład José Prado Flores, albo Ulf Ekman, albo Michel Morin, albo arcybiskup Fisichella. Więc to grono. Oczywiście są też ludzie z Polski, nie zapraszamy tylko z Kościoła Powszechnego. Tych ludzi słuchać to zawsze warto, natomiast jeśli oni jeszcze przyjeżdżają specjalnie dla tych kilkudziesięciu osób, żeby tylko powiedzieć wykład, ale poprowadzić jakiś warsztat i wyjść razem do ewangelizacji, no to rzecz sama w sobie jest bardzo rozwijająca. Mówię o tym wychodzeniu do ewangelizacji, bo zawsze tak było, że ponieważ szkoła przez 2 lata ma 4 moduły, każdy moduł trwa tydzień, to częścią tego modułu zawsze jest praktyczna ewangelizacja. To nie chodzi o to, żeby sobie siąść i pogadać i zrobić notatki, tylko żeby wyjść razem do ewangelizacji. To były różne przestrzenie, szpitale, ulice, place, szkoły, więc wiele różnych takich obszarów, w których widać, że ta obecność Kościoła na nowo, z nowo ogłoszoną Ewangelią jest potrzebna. Bardzo się cieszę, to jest zawsze ponad 100 osób kończy każdą z tych edycji, więc to jakby nie było, to jest jakieś 500 ludzi, którzy przeszli przez tę szkołę i są do dyspozycji dla Kościoła w Polsce. Są ze wszystkich diecezji, są ze wszystkich rzeczywistości kościelnych, więc myślę, że Duch Święty daje ich do dyspozycji naszemu Kościołowi. Czym będą zajmować się ewangelizatorzy, którzy ukończyli szkołę? Oni już ewangelizują, tak jak mówiłem, tak jak spowiednicy spowiadają, tak ci ludzie swoje już robią. Natomiast jest nadzieja, że będą robić jeszcze lepiej i też myślę więcej. Może też to, co ta szkoła daje, to większej współpracy wzajemnej, bo ta szkoła niewątpliwie buduje więzi między różnymi ewangelizatorami, a także między tymi środowiskami, które oni reprezentują. To jest to, co my w Polsce, czego my w Polsce bardzo potrzebujemy, żeby skończyć z tymi pojedynczymi szeryfami, którzy myślą, że zbawią cały świat w pojedynkę, bo są tak wyśmienitymi, nie wiem, rewolwerowcami. Nie, ewangelizuje Kościół i ci ludzie tutaj mają tego doświadczenie i takie narastające w nich przekonanie, że trzeba wychodzić z Ewangelią jako Kościół, a nie pojedynczo, nawet najlepiej będąc oczywiście predysponowanym do tego. Szkoła została zorganizowana przez Zespół do Spraw Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, której przewodniczącym jest ksiądz arcybiskup. To druga kadencja, która właśnie się kończy. Jakby ksiądz arcybiskup podsumował tę drugą kadencję? Pewnie lepiej jest sumować obie te kadencje. Myślę, że przez te 10 lat
chyba kończą się takim efektem, mam nadzieję, że w Polsce mało kto mówi dzisiaj o nowej ewangelizacji jako o sprawie takiej opcjonalnej. Jest to dobrze, nie ma to drugie dobrze. Myślę, że wszyscy dzisiaj w Polsce wiedzą, że to jest potrzebne. Mamy za sobą dość poważną refleksję. Najpierw refleksję w ramach aż 6 kongresów nowej ewangelizacji w Polsce i to były kongresy, które dotykały różnych środowisk i różnych tematów, tak jak bierzmowanie, czy małżeństwo, rodzina, ale także środowisk takich jak wieś, czy miasto, parafia, sanktuarium. To jest bardzo poważny dorobek taki też, to logiczny, pastoralny. Ale nie tylko to, bo też staraliśmy się przeszczepić do Kościoła w Polsce inicjatywy, jakie wychodziły od Papieskiej Rady do spraw krzewienia nowej ewangelizacji, a więc 24 godziny dla Pana, a więc całą instytucję misjonarzy miłosierdzia, którymi się też nasz zespół jakoś opiekuje. Więc to, co Papieska Rada proponowała dla Kościoła, to my próbowaliśmy oczywiście przenosić też na grunt Kościoła w Polsce. Nie czuję się kompetentny, żeby to wszystko oceniać, ale po tych 10 latach nie mam jakiegoś też poczucia klęski, tak powiem. Poznałem fantastycznych ludzi, poznałem wielkie środowisko nowej ewangelizacji w Polsce. To są tysiące ludzi zaangażowanych, rozbudzonych, uformowanych. I myślę, że ich znaczenie w polskim Kościele będzie rosło. Z dnia na dzień, z roku na rok będzie rosło, bo będzie jaśniej będzie widziana ich potrzeba po prostu. Zakończenie drugiej kadencji to zakończenie z nową ewangelizacją? Nie, no to są żarty. Natomiast oczywiście będzie nowy szef zespołu, bo takie mamy statuty w Konferencji Episkopatu Polski, że 2 kadencje to jest wszystko. Ja oczywiście będę do dyspozycji dalej zespołu, tam gdzie trzeba, ile tylko trzeba. A może teraz jest czas na to, żeby więcej się przypatrzeć temu, co robimy tu w Łodzi przy nowej ewangelizacji.